gdzie są media. Czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się protest przeciw przymusowi szczepień. Media w swoich wiadomościach postanowiły zignorować to wydarzenie. Są tu z nami rodzice, którzy chcą wam w kilku słowach opowiedzieć, co ich dzieciom zrobiły szczepionki i chory system. Witajcie kochani. Gdybym 5 lat temu miała taką wiedzę, jaką mam teraz, to jestem pewna, że dziecko moje wyżyło. Zgromadzenie liczyło około 10 tysięcy osób, z których większość to rodzice dzieci, które doświadczyły powikłań poszczepiennych, w tym nawet śmierci. Powinni wam być wdzięczni wszyscy ludzie, którzy mają jeszcze serca i umysły nieprzeżarte, niezmacerowane przez poprawną propagandę. Oddolny głos społeczeństwa obnażający prawdę, uwikłania rządu w globalne zależności z koncernami farmaceutycznymi. Jak długo będziemy tolerować media, których jedyną misją jest sterowanie opinią publiczną? Spolaryzowane platformy informacyjne konsekwentnie walczą o newsy dzielące ideologicznie i politycznie społeczeństwo. W tym jednak przypadku postanowiły solidarnie zamknąć oczy. Potęga gigantów finansowych, jakimi są producenci szczepionek, nie dzieli mediów na liberalne, prawicowe czy lewicowe. To lobby skutecznie kontroluje nas wszystkich. Udostępniajmy ten film ku naszej wolności. To nie są żarty, proszę państwa. To nie są jakieś nasze dywagacje. To są fakty. Ja od roku odwiedzam moją córkę na cmentarzu. Ola zmarła niespełna rok temu. Udusił ją atak padaczki. Padaczki lekooporne, której mogło nie być.